Cały dramat polega na tym, że 7 listopada ponownie zamknięto również biblioteki. Co oznacza, że zostałem na kolejny nie wiadomo jaki okres sam na sam z kolejną grą Steve'a Fina. Tak samo jak w zeszłym, nie, na początku tego roku zostałem na czas epidemii z grą Niezłe Ziółko. Dzisiaj zostałem z grą Kawiarenka. I przed moją kawiarenką gra jakiś Dino Saluzzi, akordeonista, wyłączam go, bo jest to gra, w którą o ile w Niezłe Ziółko udało mi się jeszcze przekonać paru ludzi, to tutaj już zostanę z tą grą i nic innego przez czas epidemii nie będę mógł wypożyczyć z biblioteki. Na koniec tej audycji posłuchacie mojego brata. Pierwszy raz skusiłem go i zmusiłem go, żeby co nieco powiedział o tej grze, którą znienawidził. To może złe słowo, bo nie jest to gra, którą można nienawidzieć, ale jest to gra dosyć słaba. Nawet w porównaniu do Niezłego Ziółka, która mnie się bardzo podobała. Tak więc zaczynamy naszą przygodę z kawiarenką. Nie, z kwiaciarenką. I zaczynamy ją przede wszystkim dlatego, że wpadłem na szalony pomysł, żeby nagrać gameplay, wideo z tej gry. Znaczy właściwie nie będę miał nic innego do roboty, bo przecież to jest wypożyczona gra, to teraz będę miał ją na miesiące. Jako, że ma wariant solo, trzeba będzie to zrobić. Jednak myślałem, żeby nie zrobić niezłego komba, czyli iść do jakiejś kwiaciarenki i nagrać partyjkę gameplay z jakimś właścicielem kwiaciarni. Ale spokojnie, Łukasz, to nie jest na tyle dobra gra, żeby robić takie cuda. Nie ma sensu się w to bawić, bo ty już tworzysz epicką produkcję gameplaya w kwiaciarni nagrywaną. Więc po prostu teraz będzie zwykła recenzja. A jak się zmobilizuję albo znudzę tak, że zacznę grać w kwiaciarenkę wariant solo przed kamerą, to na pewno się o tym dowiedzie złam konglomeratu podcastowego. Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Bogusia. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Recenzja Niezłego Ziółka Steve'a Fina, czyli tego samego Amerykanina, który zaprojektował kwiaciarenkę, jest na Konglo. Możecie posłuchać tej recenzji. Natomiast dzisiaj The Little Flower Shop z 2018 roku. Nie jest to gra, która jakoś specjalnie by osiągnęła dobre rezultaty w BGG, czyli Board Game Geek, największym portalu o tejże rozrywce. Bo 4238 miejsce to słaby wynik. To słaby wynik. Gra zajmuje 20 minut. Zalecają od lat 10 wzwyż. Od 1 do 4 graczy. Designer to Steve Finn. Wydane jest to po polsku. Granna. Tutaj w pudełku znajdujemy poszczególne plansze dla każdego z gracza, symbolizujące naszą witrynę w naszej kwiaciarni, bo w tej grze właśnie prowadzimy kwiaciarnię, i karty. 90 kart symbolizujących wazony i różnego rodzaju kwiatki. Więc jak już widzicie, ten facet lubi takie florystyczne klimaty. Zbieranie ziółek i sadzenie ich do doniczek w zeszłym Herbaceous, bo to było Herbaceous, po polsku Niezłe Ziółko. Więc ja może dla uspokojenia napiję się zaparzonego ziółka, bo mam tutaj melisę. Teraz nie wytrzymam teraz ze śmiechu, bo... No nie... Nie mogę. Jak ja już przyszedłem do brata i pokazałem, że słuchaj, mam nową grę. Wypożyczyłem z biblioteki, słuchaj, za darmo możemy przetestować. Ale co masz? Ja się zaczynam śmiać. Nie mów, że znowu to samo. Znowu gra z tematami kwiatków, ziół, bądź hodowania zwierząt. No tak, mała kwiaciarenka. Ale jednorazowo jestem jeszcze w stanie ich przekonać, żeby ze mną zagrali. Jednorazowo. Melisa uspokaja atmosferę, gdyż to jest gra od
oparta na mechanizmie draftu. Co to jest draft? Draft to jest mechanizm spopularyzowany chyba przez grę Siedem Cudów Świata. To jest w Polsce wydane w Empikach. Wszędzie może zetknęliście się z Siedmioma Cudami Świata. A także ostatnio popularne Sushi Go albo Sushi Go Party. Też można to zobaczyć, kupić w Empikach. To jest mechanika, która polega na tym, że dostajesz przykładowo zestaw kart losowych, na przykład 7 kart. Twój gracz, każdy dostaje zestaw 7 kart. I teraz my widzimy, co mamy na tych kartach, wybieramy jedną kartę, zostawiamy sobie ją i te odrzuty podajemy graczowi z lewej strony, a jednocześnie gracz z prawej strony daje nam swoje pozostałości. I my z tych pozostałości wybieramy kolejną jedną kartę, którą sobie zostawiamy. I tak przesiewamy te karty, ten zbiór kart, podając sobie je od gracza do gracza, aż zostaną nam, aż je zlikwidujemy, tak? Czyli aż wybierzemy wszystkie karty z tych 7 kart. Czyli te karty mogą krążyć, jak się zorientowaliście, wokół stołu. I musimy zdecydować, które dla nas te karty są najważniejsze z tego zestawu. Czyli to jest mechanika. I na tej mechanice opiera się właśnie gra Little Shop of Flowers. Miesza mi się ten tytuł oczywiście z The Little Shop of Horror Rogera Cormana, który też miał florystyczne elementy grozy w postaci żarłocznego kwiatka. Little Shop of Horrors. Where did you get such a weird... Tutaj jest to, jak słyszałem u jednych recenzentów, że jest to gra, w którą oni nie odczuwali żadnej przyjemności, polscy recenzenci, ale ich córki bawiły się świetnie. I rzeczywiście, jeżeli miałbym komuś to polecać, to córeczka 10-12 lat. Właściwie tutaj mało jest do grania, ale jakby te wszystkie elementy, kolory, kwiatki będą może cieszyć właśnie dzieciaki, które po prostu sobie zbierają kwiatki do wazonu. Bo właśnie, jak ten mechanizm draftu jest zaimplementowany do tej kwiaciarenki. Mamy wazony. I w tych wazonach muszą być kwiatki. No nie chcę być sarkastyczny, ale Steve Finn naprawdę słynie z takich prostych pomysłów. I do tych wazonów musimy dawać kwiatki. Super, 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 super. I właściwie na tym polega ta gra, że my draftujemy te karty, żeby włożyć je do wazonów. Ale każdy wazon ma określone kwiatki, które przyjmuje. No troszkę już taki bezsensowny w ramach oceniania klimatu. Dlaczego do tego wazonu można włożyć tylko te kwiatki? Na przykład róże, irys. Dlatego, że to jest gra polegająca na zbieraniu parek. Musimy zbierać parki, czyli mamy określony wazon, do którego wchodzi określony zestaw kwiatków i tylko jedną kartę możemy tam włożyć. Tylko jedną, jedyną kartę, której szukamy. Ale dodatkowo w tych kartach, które nam dochodzą, mogą być kolejne wazony, które też chcemy mieć, bo chcemy mieć jak najwięcej wazonów z kwiatkami odpowiednio dopasowanymi, bo za to są punkty na koniec gry. A także chcemy mieć klientów i możemy sobie tych klientów dobrać z tych kart. Jak dojdzie taka pani, to ta pani ma takie znaczki. Jeden kwiatek to ona kupi za $2. Trzy kwiatki kupi za $5, a tam cztery kwiatki kupi za jeszcze więcej. I nawet wazon kupi. No i jak trafimy na takiego klienta, to możemy mu sprzedawać kwiatki, żeby pozyskiwać pieniądze na koniec punktowane. Czy wolicie pieniądze? Czy wolicie ziółka? Melisa? No myślę, że jak epidemia będzie się poszerzać, to Melisa przyda wam się bardziej. Nie wiem, czy w Mystery Boxach specjalnie dla patronów jest sens wysłać Melisę, czy raczej herbatę. No chyba, żebyśmy robili taką paczkę uspokajającą. Dorzuciłbym tam Melisę i na pewno, no nie mogę dorzucić karty, bo bym grę w bibliotece zepsuł, ale takie karty z kwiatkami to by były fajne. Takie na zakładkę, takie uspokajające zakładki z florystycznymi elementami.
No to całkiem niezły pomysł. Mystery Box. Patroni, polecam. Dziękuję za wszelkie wsparcie, jeżeli jakieś jest, bo nagrywając to jeszcze nie mam pojęcia. No ale teraz przejdźmy do mojej oceny tego. Powiem wam tak. Grałem tylko raz w zestawie na trzech graczy. I trwało to 20 minut, nawet mniej. A to dlatego, że ta gra zajmuje tylko 3 rundy. I w tych 3 rundach my bierzemy te 7 kart i wkładamy na swoją witrynkę kwiaciarni. Potem jest druga runda, że jest kolejny karty, każdy z graczy dostaje. Znowu te karty krążą. I tak samo w trzeciej rundzie. Krótka gra. Ja bym nawet powiedział, że jest to dobra gra, ale raczej chyba jest to słaba gra, bo tutaj za bardzo nie ma co kombinować, bo jest ona dosyć losowa i musiałbym więcej razy zagrać, ale już nawet mnie się nie chce grać w tę grę drugi raz, choć żeby być rzetelnym, zagram jeszcze w ten wariant solo i nagramy taką eksperymentalny gameplay, gameplay, choć gay, może to będzie wesoły gameplay, ale to będzie solo play, więc zobaczymy. To będzie eksperymentalne, bo ja zobaczę pierwszy raz na żywo, jak sprawdza się ten wariant. To będzie coś a la patience. A dwa, zobaczymy, jak ustawienie różnych kamer, wezmę wszystkie kamery, jakie mam i nagramy to, spróbujemy to nagrać na jednym podejściu. Podzielimy ekran na kilka części. Tutaj będą kwiatki, tutaj witryna, tutaj skóra. Zobaczymy tak eksperymentalnie, bo jeżeli gameplay, to wolałbym nagrywać jakieś gry naprawdę dobrej, ale może na zasadzie złe filmy, to gameplay złej gry będzie jakoś się oglądał bardziej. No zobaczymy. Może się nie znudzę. Może jako pasjans to się lepiej sprawdzi. Zobaczymy. No, ja bym wystawił tak 4 na 10 tej grze raczej. Tak myślę, 4 na 10. Bo nawet mnie nie ciągnie do powtórnej rozgrywki, bo czuję po prostu, że wazony, jakie dostajesz i te kwiatki, jakie dostajesz, to jest zbyt wąskie pole działania i myślenia w tej grze. Po prostu trzeba dopasowywać kwiatki do wazonów i nic więcej. Nie ma napięcia, jakie lekkie napięcie było w Herbaciusie, w Niezłym Ziółku. Tam był element push your luck. Tutaj zabrakło czegoś. To jest taki pasjans. No właśnie, może bardziej w kategoriach pasjansu, jak ktoś lubi układać, ale czy jest wtedy sens grać w pasjansa z przeciwnikiem? Ja wiem, że są takie gry i niektórzy nawet Agricole nazywają pasjansem, choć to moim zdaniem nadużycie. Myślę, że jeżeli to ma być pasjans, to tylko solo. Ja postaram się to sprawdzić, no a jako, że utknąłem na epidemii z kwiaciarenką na półce i nawet nie mogę jej oddać do biblioteki, no to na koniec polecam Niezłe Ziółko, jeśli chodzi o taką chilloutową grę, troszkę pasjansową, ale raczej z przeciwnikiem nawet też sprawdzającą się, to jak najbardziej Niezłe Ziółko, ambientowa gra. A teraz już kończę i wychodzę z mojej kwiaciarenki, odpalę sobie tutaj akordeonistę i pójdę na rynek krakowski nagrać jakieś przebitki z tymi, którzy tam właśnie sprzedają kwiatki, bo zawsze kwiatki na rynku w Krakowie to jest coś, co możecie kupić, choć nie byłem długo i w tej epidemii, nie wiem, zobaczę, czy stoją, nakręcę fajne przebitki do tego gameplaya. Chociaż kusi mnie, żeby tak dopasować pole gry i miejsce rozgrywki, żeby w kwiaciarence zagrać w kwiaciarenkę, ale mnie to kusi, ale nie. No. Dobra. Do zobaczenia na gameplayu kwiaciarenki. Cześć i czołem. It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! Dlaczego nie masz nic pozytywnego do powiedzenia o grze pod tytułem Kwiaciarenka? Jest nudna, jest o kwiatkach. Jak interesujące gry mogą być o kwiatkach? Jest bardzo prosta, przez co uboga w mechaniki i uboga w strategię.
ma bardzo prostą strategię wygrywającą. Aha, czyli jakby kwiatki, jest dużo jakby kwiatki zamienić na marsjańskie potwory, to już by była strategia lepsza, tak? Nie, bo dalej byś miał tę samą mechanikę. Jest bardzo łatwa, to znaczy, że jej niski stopień skomplikowania wpływa na mało interesującą rozgrywkę. To jest gra relaksacyjna. W ogóle nie jest to gra, która równie dobrze mógłbyś układać pasjansa. To jest gra relaksacyjna. Tak samo można sobie grać ze znajomymi w tą grę, jakbyś sobie układał pasjansa, jakby trzy osoby układały sobie same pasjansa. To jest gra relaksacyjna. Dobrze, to w takim razie to nie jest gra dla mnie. Jest nudna. Poza tym jedyne co ma dobrego to to, że jest, ma ładne obrazki, aczkolwiek to jest wymagane. To jest najnowsza produkcja człowieka odpowiedzialnego za niezłe ziółko. I wszystkie te gry są tak samo nudne. To jest klasyka. Facet zrobił grę... Klasyka... Chilloutową. Klasyka to jest magia i miecz. Klasyka to jest amulet. Tak, to są klasyki, tak, to... a nie jakieś kurde niezłe ziółko. Rzuć kostą. Zgadza się, to jest też bardzo prosta gra, ale to jest gra przyjemna i relaksacyjna. To jest relaksacyjna gra, która w dodatku ma jakiś element, w którym można ingerować w życie innego gracza. I w jakiś sposób można się komunikować i osiągać jakieś wspólnie cele. Można się wymieniać, można grać agresywnie przeciwko graczom, można grać pasywnie przeciwko graczom. W końcu można z nimi współpracować, a w tej grze nic nie można robić. Jest kompletnie pozbawiona jakiejkolwiek interakcji z innymi graczami. Nie, po prostu jest nudna. Końcowa ocena... gry kawiarenka, znaczy kwiaciarenka. W jakiej skali? Od 1 do 10. Mocne 3 plus. Brak uzasadnienia, rozumiem, wynika z tego, że gracz chce grać w gry, w których morduje się ludzi w postapokaliptycznym świecie. I to jest jakaś, nie, bo ty nie lubisz gier po prostu z roślinami. Ja mam dosyć gier z roślinami, ale od tej gry z roślinami zdecydowanie interesuje, bardziej interesującą grą z roślinami, która ma zdecydowanie ciekawszą mechanikę, jest ta o lesie. Nie pamiętam, jak się nazywa. Fotosynteza. Tak. A która gra lepsza? Kwiaciarenka czy niezłe ziółko? Obie są tak samo beznadziejne, a nawet nie pamiętam, które to jest niezłe ziółko. Tą, co wybierasz zioła i siejesz w doliczce. O Chryste, Panie Boże. To jest granie w Tetrisa. To jest dopiero... Ale kwiaciarenka to jest najnowsza produkcja twórcy niezłego ziółka, czyli tego to mam Steve dlatego, Finn to jest. To mam tak? Dlatego pana jedną dobrą propozycję. Steve Finn. Niech wyjdzie ze swojej strefy komfortu i wymyśli coś bardziej interesującego. Tak, to dlaczego polska firma Granna, duży polski wydawca, wydaje taką grę, która uważasz nie ma gry w sobie? Bardzo prosta odpowiedź brzmi na to pytanie jest. Jaka? Taka, że jest ładna. A, ładna. Tak, jest estetycznie atrakcyjna. Czyli dla tych, którzy lubią spokój i kontemplację przy grach, pasjans to będzie jednak dobra pozycja. Zagrałeś raz. Trzeba, jutro gramy dwie partie albo trzy partie pod rząd, żeby odkryć... Chcesz, żebym się pożygał. Żeby odkryć głębię tej gry. Głębię. Ta gra nie posiada żadnej głębi.